trener Sebastian Klimczyk po meczu z rezerwami Unitarnów. Trenerze, pierwszy raz od kilkunastu kolejek, troszkę w innych nastrojach się widzimy. Jak podsumuje trener to, ten mecz? No, na pewno boli porażka. Paradoksalnie pierwsza połowa całkiem niezła, całkiem dobra, znaczy inaczej, mecz miał po prostu swoje momenty. Momenty miała Unia, momenty mieliśmy my i byliśmy świadomi, że ten mecz będzie na fajnej intensywności, na dobrej płycie. I naprawdę to był taki mecz rozwojowy dla chłopaków, zupełnie inny jak 90% meczów piątoligowych, no bo jednak młodzi chłopcy z Unii naprawdę zasuwali. Więc mecz miał swoje momenty. Z przebiegu całego meczu myślę, że tych momentów mieliśmy więcej i tych sytuacji mieliśmy więcej. Natomiast no, trudno za każdym razem mówić, że było się lepszym albo miało się więcej sytuacji, jak nie strzelasz z tego bramek. To jest piąty kolejny mecz z rzędu, kiedy nie strzelamy bramki z akcji, ani jednej. Więc po prostu musimy wziąć to na klatę. Na dzisiaj Unia była drużyną lepszą, skoro wykorzystała swoje momenty. Mieliśmy tych momentów wystarczająco dużo, żeby ten mecz wygrać. Natomiast z racji, że ich nie wykorzystaliśmy, no to musimy uznać wyższość rywala. Wziąć się do ciężkiej pracy i grać dalej. No, myślę, że to generalnie spodziewałem się, że kiedyś te porażki nastąpią, bo już ogólnie jakby wizerunek i otoczka wokół nas była taka, że my to gramy chyba prawie z niewidomymi. W składzie mamy Messiego i Busquetsa, bo już było opinie, że będziemy wygrywać po 10, a z kimkolwiek nie rozmawiałbym, to się mnie pytało, kogo wy tam widzę macie tam? Chyba nikt nie umie grać piłkę, że wygrywacie każdy mecz. Więc jakby odpowiadając na te różne dziwne sugestie, po prostu byliśmy w mega prime, byliśmy w mega sztosie, byliśmy w kapitalnej formie i to nie wynikało z tego, że rywale grali w 9, tylko po prostu chłopcy byli w bardzo dobrej formie. Teraz mamy gdzieś tam moment kryzysu, moment, kiedy powiedzmy, że zrównaliśmy się poziomem z ligą i musimy z niego wyjść, musimy punktować regularnie i to jest nasz cel. Dla zawodników to powinna być mobilizacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować na każdym z treningów, dawać siebie wszystko, bo dalej jesteśmy liderem i mamy naprawdę dobrą sytuację w tabeli, tylko dla mnie jako trenera najważniejsze jest dzisiaj po prostu reakcja na wydarzenia, które się dzieją od kilku tygodni, bo to nie tylko dzisiaj. Trener powiedział o tych stałych fragmentach gry, ale ja już tak trochę bardziej optymistycznie. Dzisiaj było tych sytuacji, tylko czasem miałem wrażenie, jak czasem śmialiśmy się w tamtej rundzie, że zaczarowana jest ta bramka rywali. I dzisiaj to ja już nie wiem, ile było styczek, słupków. To gdzieś była jedna akcja, w której trzy razy strzelaliśmy, a bramkarz był tam, gdzie był. Czy tutaj jakieś czary trzeba odprawić, może tak? No, myślę, że tak, albo po prostu moment, w którym jesteśmy, tak jest w piłce, że czasem ci wpada wszystko, czasem ci nie wpada nic, no bo nie możemy powiedzieć, żebyśmy dzisiaj grali, ktoś to nie był na meczu, tego może nie widzieć, ale nie uważam, żebyśmy grali słabo dzisiaj, no na pewno mogliśmy się pokazać z lepszej strony, ale tych sytuacji było mnóstwo, no dwie poprzeczki, dwa słupki, sam na sam, no z rzutów rożnych, wstrzelone piłki, no było tego naprawdę, naprawdę dużo. Więc odpowiadając na pytanie, myślę, że po prostu trzeba się wykazać jeszcze większą jakością, jeszcze większą determinacją, takim zębem, bo ja uważam, że w tych takich sytuacjach newralgicznych, kiedy nie wiesz, czy piłka przekroczy linię, czy nie, to po prostu samym sobą, taką determinacją się to zdobywa. Chociaż akurat jeżeli chodzi o stałe fragmenty, to wyglądają one świetnie, bo z 11 bramek, które zdobyliśmy w ostatnich 5 spotkaniach, wszystkie 11 zdobyliśmy po stałych fragmentach gry. 7 rzutów rożnych, 2 rzuty wolne, 2 rzuty karne bodajże. Więc to wygląda dobrze, no natomiast musimy trochę wziąć się w garść, jeżeli chodzi o taką finalizację, może chłodną głowę. No po prostu może ta presja nas w jakiś sposób przytłoczyła. Każdy na pewno dał z siebie wszystko, każdy dał maksa, dlatego chciałbym, żebyśmy po prostu wzięli to na klatę, każdy z nas i zasuwali dalej, no bo sytuację wyjściową mamy kapitalną. Każdy by chciał mieć 11 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę po 13 kolejkach. Trenerze, dzisiaj z drużyna Unii to młodość, za tydzień drużyna Szaflar, drużyna, jak to my mówimy zawsze, góralski charakter i doświadczenie. Też chyba łatwo nie będzie.
mimo że... Na pewno nie będzie łatwo, na pewno nie będzie łatwo, będzie trudno, chociaż paradoksalnie nam się lepiej gra z drużynami właśnie silnymi fizycznie. Troszkę się staliśmy taką typową drużyną seniorską. Z jednej strony są to plusy, że sobie dobrze radzimy z tymi drużynami takimi silnymi fizycznie, ale z drugiej strony są to minusy, że no musimy trochę intensywniej pracować, żeby radzić sobie też z drużynami, które bazują jednak na intensywności. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nie chciałbym tu nikogo krytykować, każdy dał z siebie maksa. Chciałbym, żeby to był bodziec dla nas wszystkich do tego, żeby nie zwalniać i po prostu musimy ciężko pracować, żeby każdy mecz wygrywać, bo tak jak wcześniej powiedziałem, te mecze poprzednie wygrane to nie był przypadek, po prostu byliśmy w kapitalnej dyspozycji, naprawdę byliśmy w kosmicznej dyspozycji. O tyle teraz weszliśmy na taką naturalną naszą dyspozycję, no i naszym celem jest znowu wzbić się na ten swój prime. Trenerze, standardowo przed meczem u siebie prosimy o zaproszenie na mecz. Dzisiaj troszkę w innych nastrojach, ale jednak liczymy na to, że trener swoim przekazem zmotywuje kibiców do przyjścia na następny mecz u siebie. Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców do wsparcia naszej drużyny w meczu z Szaflarami, który odbędzie się w przyszłą niedzielę o godzinie 14. Ostatnio kibice naprawdę pokazali się z kapitalnej strony. My teraz mamy delikatnie gorszy moment, natomiast wspólnie na pewno jesteśmy w stanie z niego wyjść. My bardzo liczymy na wsparcie, na energię i zapraszamy serdecznie, ponieważ wiemy, że będzie tam dużo emocji i fajne widowisko sportowe. Dziękujemy, trenerze. Dziękuję. Dzięki.